Cześć, witam Was w kolejnym rozpakowaniu. Tym razem zobaczycie sprzęt, którego na moim kanale jeszcze nie widzieliście. Mianowicie będzie to kamera sportowa. Kamerę dostarczyła firma Hama wraz z kartą pamięci. Zapraszam do oglądania. Widzicie w tej chwili sprzęt, z którego będę korzystał przez najbliższe kilka tygodni. Jest to kamera Hama Liquid Image Ego. Występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Nagrywa obraz HD oraz Full HD. Same opakowanie, jak widzicie, to jest taki sztywny plastikowy box. Widzimy samą kamerkę już bardzo dobrze przez to opakowanie, ale sobie ją za chwilkę rozpakujemy, obejrzymy dokładnie. Widać tutaj też mocowanie. W środku są dodatkowe akcesoria. Co ciekawego dowiemy się z tego pudełka? No, mamy różne obrazki przedstawiające, gdzie tą kamerę można używać. Jest także certyfikat Full HD 1080p oraz 12 megapikseli, jeśli chodzi o robienie zdjęć. I takie funkcje. Robienie zdjęć, nagrywanie filmów, nagrywanie głosu. Mamy tutaj mikrofonik mono oraz odporność na deszcz, śnieg i tak dalej. Nie jestem pewien, czy jest obudowa wodoodporna, ale to sobie oczywiście za chwilę sprawdzimy. Sterowanie poprzez smartfona, a także przekazywanie w czasie rzeczywistym obrazu z tej kamery na smartfona. Działa z iPhone'ami i z Androidem, czyli iOS i system Android. Z tyłu generalnie mamy to samo i myślę, że już w tym momencie będziemy sobie mogli ją rozpakować. Ale jeszcze mały rzut oka na kartę pamięci. Hama dołączyła bardzo fajną kartę pamięci, seria Gold, czyli o najwyższych parametrach. Jak widzicie, jest to karta klasy 10, czyli taka najlepsza, najszybsza, idealnie nadająca się do materiałów o dużym rozmiarze, o dużej ilości klatek na sekundę, czyli generalnie do filmów Full HD. Takie karty są najlepsze, przynajmniej klasa 6 jest polecana, najlepiej, żeby to była 8 albo 10. Pojemność 16 GB. Ja w swojej kamerze mam 4, 4 GB, która starcza mi na 20 minut nagrywania w Full HD w 50 klatkach na sekundę. Dlatego taka karta wystarczyłaby w mojej kamerze na jakieś 80 minut nagrań. Jak jest z kompresją w tej kamerce, pewnie troszeczkę lepiej, dlatego tego materiału powinno wejść też więcej na taką kartę. I tu mamy przykłady 1650 zdjęć, 240 minut materiałów HD oraz 3040 piosenek MP3. To by było na tyle. Mamy jeszcze taki wykresik, jak ta karta ma się do prędkości tych wolniejszych serii, czyli srebrnej, takiej podstawowej. No, jest to jakby nie była najwyższa seria. Taką kartę można kupić za jakieś 40 zł, z tego co widziałem. Tak więc jak za 16 GB, cena bardzo przyzwoita. Ok, bierzemy się za rozpakowanie. Prawdopodobnie będziemy musieli tutaj sobie to rozciąć. Ok, otwieramy kartonik i już będzie można wysunąć akcesoria. O, sporo instrukcji nam tutaj jeszcze wypada. Są też kabelki i już dostajemy właściwy sprzęt. Rzućmy jeszcze szybko okiem, co nam tutaj ciekawego wypadło. Mamy taką obudowę. Nie jest to chyba obudowa hermetyczna, po prostu chroniąca przed jakimś zapyleniem, błotem i tak dalej, ale raczej w tej obudowie nie będziemy mogli tego sprzętu sobie swobodnie zanurzać. Tak więc prawdopodobnie jakieś testy podwodne odpadną, ale nie szkodzi, jest wiele innych ciekawych rzeczy do nagrywania. Mamy także instrukcję w języku polskim, jak widzicie. Funkcje kamery, to co się pojawia na wyświetlaczu i tak dalej. Mamy tutaj mocowania. Ok, mamy też kabelek z wejściem microSD do podłączenia tej kamerki do komputera. No i user manual w kilku językach, ale mieliśmy też instrukcję po polsku. Informacje gwarancyjne oraz moi drodzy, jeszcze po niemiecku instrukcja. To było na tyle. Już sprawdzamy samą kamerkę. Bardzo mi się podoba to opakowanie. I cóż, mamy kamerę. Musimy ją sobie jeszcze tutaj odbezpieczyć. Ok, i sama kamerka już odczepia się od tego podestu. I w tej chwili widzimy ją już w pełnej okazałości. Tak więc zobaczcie, kamerka jest naprawdę niewielka.
Mimo wszystko troszeczkę waży, tak więc wykonana jest raczej porządnie. Obudowa jest taki matowy plastik, tu po boku elementy gumowane. U góry mamy przyciski, jakiś mini wyświetlacz. Tutaj jest, o proszę bardzo, tutaj mamy wejście micro USB i mini USB z tego co widzę i wejście na kartę pamięci. I to mocowanie, moi drodzy, mamy regulowane, tak więc tym się trzeba będzie troszeczkę pobawić. I możemy też sobie samą kamerkę wykręcić, na przykład wziąć ją sobie do ręki i ponagrywać. Tymi uchwytami trzeba będzie troszeczkę pokombinować, na pewno do kasku da radę to jakoś przyczepić, tak więc myślę, że powstaną ciekawe ujęcia chociażby na rowerze, być może też jakieś inne szalone zjazdy zobaczycie. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie tego małego, ale bardzo ciekawego urządzenia. Więcej oczywiście dowiecie się z pełnej recenzji, która będzie za jakiś czas, jak już sobie ten gadżet porządnie przetestuję. Co jakiś czas pewnie będę wrzucał jakieś filmy testowe z jakichś przejażdżek, na przykład rowerem, i będę Wam na bieżąco zdawał relacje także na Facebooku, jak ta kamera mi się sprawuje. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu, a w międzyczasie zapraszam także do odwiedzenia kanału YouTube firmy Hama Polska. Pozdrawiam Was, cześć!